Objawy long COVID-a szczepienia. Odkrycie na wsypach badania. Przyjęcie dwóch dawek szczepionki to o 41%. Spadek ryzyka wystąpienia long COVID. Przyjęcie dwóch dawek szczepionek przeciwko COVID-19 przed zakażeniem koronawirusem wiązało się z 41% spadkiem ryzyka wystąpienia objawów tzw. long COVID w porównaniu z osobami niezaszczepionymi, wykazały badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Badano skuteczność preparatów firm Moderna, Pfizer oraz AstraZeneca. Badanie przeprowadzono na próbie dorosłych Brytyjczyków w wieku od 18 do 69 lat, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki Pfizer, Moderna, AstraZeneca, RET, co najmniej 2 tygodnie przed uzyskaniem pozytywnego testu na koronawirusa oraz osobach niezaszczepionych, którzy zgłaszali po co najmniej 12 tygodniach odczuwanie skutków COVID-19, podaje Office for National Statistics. U zaszczepionych mniejsze ryzyko long COVID otrzymanie dwóch dawek szczepionki COVID-19 przed zakażeniem wiązało się z 41% spadkiem ryzyka wystąpienia tzw. long COVID w porównaniu do osób niezaszczepionych. Długotrwałe objawy COVID-19 o różnym nasileniu zgłosiło 9,5% uczestników badania zaszczepionych dwoma dawkami w porównaniu z 14,6% uczestników o podobnych cechach społeczno-demograficznych, którzy nie byli zaszczepieni przed zakażeniem. Rodzaj szczepionki a long COVID to odpowiednie szacunki dotyczące długotrwałych objawów COVID-19 na tyle ciężkich, że powodują ograniczenie codziennych czynności, wyniosły 5,5% i 8,7%. Przyjęty rodzaj szczepionki nie wpływał na prawdopodobieństwo zgłaszania objawów tzw. long COVID, wynika z badania. Long COVID a wariant Omikron w badaniu zaznaczono, że analiza ta została oparta na danych do 30 listopada 2021 rok, a do oceny wpływu dawek przypominających i wariantu Omikron potrzebny jest dłuższy czas obserwacji.